Woda, nawet w postaci lodu, jest kluczem do przetrwania we wszechświecie. Jej obecność na innej planecie podsyciłaby nadzieję na osiedlenie się ludzi poza Ziemią. Musielibyśmy ją znaleźć lub wyprodukować, ale przede wszystkim uzdatniać podczas długich podróży w kosmosie. Cztery żywioły wszechświata. Potwierdźcie gotowość do startu. Jesteśmy gotowi. Powietrze. Ogień. Woda. I Ziemia. Podbój kosmosu zależy od opanowania czterech żywiołów. Czy to możliwe? Czy można odtworzyć biosferę? Marzyłem o powtórzeniu wyczynu Ikara. Największą przygodą XXI wieku jest wyprawa na Marsa i założenie kolonii. Ludzie nie mają świadomości, jak wielkie jest to przedsięwzięcie. Staramy się poznać sekret ich krwi. Nie ma instrukcji, jak testować helikoptery na Marsie. Czy Mars nas zaskoczy? Część druga. Woda. Woda jest najlepszym żywiołem do symulacji warunków panujących w kosmosie i na innych planetach, takich jak słaba grawitacja lub nieważkość. Astronauci trenują w ogromnych basenach, przygotowując się do podróży. Dzisiaj ćwiczą spacer kosmiczny poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną. W basenie wykorzystujemy zasadę Archimedesa, czyli siłę wyporu cieczy. Zanurzone ciało jest wypychane na powierzchnię. Równoważymy to, dodając ciężarki. Wyważamy ciało w kombinezonie tak, aby było stabilne w słupie wody. Nie wypływało i nie opadało. Unosimy się w wodzie. Zanurzamy modele modułów stacji kosmicznej. Ćwiczymy skomplikowane wyjścia poza stację, nawet 7-godzinne. Trenujemy w warunkach zbliżonych do nieważkości. Jednak doznania nie są takie same jak w przestrzeni kosmicznej. Astronauta znajduje się w skafandrze kosmicznym, który unosi się w powietrzu, ale sam w nim się nie unosi. Jeżeli głowa jest skierowana w dół, ciało wciska się w kombinezon, podczas gdy w stanie nieważkości unosi się. Jest to o wiele wygodniejsze. Pod wodą wykonywanie ruchów jest trudniejsze ze względu na jej opór. Jeżeli astronauta zacznie się obracać, łatwo się zatrzyma, bo woda hamuje. Przy zerowej grawitacji jest odwrotnie. Dużo łatwiej jest zainicjować ruch, nawet nieświadomie, ale trudniej go zatrzymać. Niełatwo zachować stabilność, bo ciało więcej się porusza. Ci hydronauci, jak sami siebie nazywają, wkrótce przejdą z otchłani do gwiazd i nie będą działać pod wodą, lecz w innym miejscu kosmosu. Tymczasem podróż na inne planety jest jeszcze bardzo odległa. Zanim odbędzie się pierwszy lot załogowy, na podbój kosmosu wyruszą roboty. Głównym celem będzie znalezienie wody w stanie ciekłym, zaczynając od Marsa.
Należy udać się na Marsa, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące życia. Dzieje Marsa są podobne do historii Ziemi. Jest trochę jak jej bliźniak, ale stracił atmosferę oraz wodę w stanie ciekłym. Czy to może nas spotkać? Te pytania są dla nas ważne. Każda misja przynosi dodatkowe odpowiedzi. Spadochron rozłożony. 20 metrów do powierzchni. Nadal mamy sygnał. Dobre lądowanie. Robot NASA Perseverance wylądował na czerwonej planecie. Jego zadanie? Poszukiwanie śladów przeszłego życia na Marsie oraz wody pod powierzchnią. Woda jest niezbędna do tego stopnia, że bez niej nie wyobrażamy sobie życia, jakie znamy na Ziemi. Na Marsie woda istnieje, ale w postaci gazu, pary wodnej. Możliwe, że w stanie ciekłym znajduje się pod powierzchnią w postaci mokrego błota, a na biegunach Marsa jako lód. Poszukiwania nie są przypadkowe. Miejsce badań prowadzonych przez robota zostało starannie dobrane. Jest to środek krateru Jezero, niecki o średnicy 45 km, w której przypuszczalnie 3,5 miliarda lat temu znajdowała się delta rzeki prowadząca do jeziora. Mars jest o połowę mniejszy od Ziemi, ale i tak trzeba dokładnie wyznaczyć teren, by mieć szansę na znalezienie wody na tym ogromnym terytorium. Określenie współrzędnych GPS najbardziej interesującego obszaru badawczego było zadaniem grupy ekspertów astrobiologów. Pewien hiszpański badacz stworzył w laboratorium komorę, w której odtworzą warunki środowiska na Marsie. Coś w rodzaju miniaturowej czerwonej planety. Nazywam to Marsem na Ziemi, ale każdy może powiedzieć, że to nie jest żaden Mars i miałby rację. Mars jest tam. To planeta. Ma inną morfologię, odmienną grawitację, skały również. To bardzo złożone ciało niebieskie. Biorę dane z Marsa i modeluję je pod kątem tego, co chcę badać. Tworzę na Ziemi system, który pozwala mi obserwować Marsa. Jest to w pewnym sensie obserwacja wyimaginowana, ale o rzeczywistych parametrach. Profesor próbuje udowodnić, że Mars nadaje się do zamieszkania. Umieścił w komorze żywy organizm. Mech znajdzie się w marsjańskich warunkach klimatycznych. Chcąc odtworzyć środowisko czerwonej planety, naukowiec musi najpierw wygenerować marsjańską atmosferę. Teraz podamy gaz. Atmosfera marsjańska składa się w 95% z dwutlenku węgla, z odrobiną azotu i argonu. Gdy włączę pompy, ciśnienie zacznie spadać. Opróżnimy komorę. Oto nasza atmosfera, 20 milibarów. Następnym krokiem jest obniżenie temperatury i włączenie promieniowania słonecznego. Profesor wybrał mech, ponieważ rośnie nawet w najbardziej nieprzyjaznym środowisku. Ta pozbawiona korzeni roślina może zadomowić się wszędzie. Rozwija się na pniach drzew, skałach i kamieniach. Ma tylko jedną potrzebę – wodę. Jeśli mech przetrwa w komorze, będzie to oznaczało, że zdołał się wyżywić. Profesor uważa, że tym samym udowodni obecność wody w stanie ciekłym na czerwonej planecie. Dążę do tego, by mech nie obumarł.
Chcę ustalić minimalne warunki, w jakich mech może przetrwać w ekstremalnych sytuacjach. Pokazać, że one istnieją na Marsie w danym czasie, w określonym kontekście. W komorze astrobiolog nie odtwarza przeciętnego klimatu czerwonej planety, lecz warunki na określonym obszarze geograficznym Marsa, czyli na biegunach. Niewykluczone, że woda w przyrodzie może istnieć na północnym i południowym krańcu planety, gdzie zauważono lód. Zmieniając parametry komory, profesor może nawet symulować pory roku, odtwarzać określone chwile marsjańskiego dnia oraz stany związane z ukształtowaniem terenu. Mars ma pory roku, lato, jesień i zimę, trochę jak na Ziemi, ale zarazem zupełnie inaczej. Zachodzą znaczne różnice między dniem a nocą, a także obszarami zacienionymi i nasłonecznionymi. Ważne jest badanie klimatu w powiązaniu z terenem, z morfologią powierzchni. Istotne jest, by móc symulować stosowne warunki dla określenia, kiedy i gdzie wylądować na Marsie. To dlatego musimy prawidłowo interpretować dane. Naukowiec testuje różne konfiguracje czasu i miejsca na Marsie. Dla każdej z nich po 5 dniach przegubowe ramię wsuwa się do cylindra i laser skanuje mech. Ten przyrząd to spektrometr. Sprawdza, czy roślina nadal jest zdolna do fotosyntezy, czyli innymi słowy, czy oddycha. Pomimo utraty chlorofilu, w pewnych warunkach mchowi udaje się przetrwać. To urządzenie może wykazać, że o pewnych porach, na przykład o wschodzie słońca, woda może znajdować się w stanie ciekłym między lodem a parą wodną. Przy szczególnym ukształtowaniu terenu, na przykład na skalistych zboczach Marsa, w wyniku kondensacji powstają mikrokrople, utrzymujące się w stanie ciekłym. Obecnie naukowiec doprecyzowuje dane, by lepiej ukierunkować badania prowadzone przez łaziki. Podać im dokładne współrzędne GPS na Marsie, wskazując na możliwość obecności ciekłej wody pod ziemią. W nadziei, że pewnego dnia astronauci wylądują na tym obszarze i utworzą kolonię. Problem w tym, że podróż na Marsa trwa pół roku. Astronauci przemieszczają się w przestrzeni kosmicznej przez 6 miesięcy. Tyle trwa pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeśli chce się przetrwać w kosmosie, trzeba zapewnić wodę. Jeżeli chcemy dotrzeć do innych światów, musimy znaleźć sposób na odzyskiwanie wody. Jest to problem, który na pokładzie ISS nie został jeszcze rozwiązany. Warunki wróciły do normy. Zielone światło dla rozpoczęcia procedury dokowania HTV. Co 6 tygodni pojazd towarowy dostarcza zaopatrzenie astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rozpoczęcie dokowania, krok 4. Procedura 1-110 z monitorowaniem. Dokowanie jest częściowo sterowane z Ziemi. To niełatwa operacja. Gratulacje. W Houston wszyscy cieszymy się z tego sukcesu. Wszyscy zgodnie twierdzą, że to wielkie osiągnięcie, dowodzące, jak skuteczna jest współpraca międzynarodowa. Dziękujemy za ciężką pracę. Wiadomo, dziękujemy zespołowi na Ziemi za współpracę. Do zobaczenia. Każdy statek dostarcza załodze kilka ton zapasów i sprzętu. Paliwo, żywność, tlen oraz wodę do picia i mycia.
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest regularnie zaopatrywana. Dostarczana jest żywność i woda, a odpady są wywożone. W przypadku podróży na Marsa zabranie wszystkich zapasów byłoby problematyczne. Policzmy. Każda osoba średnio dziennie zużywa około 5 kg zapasów. Jest to żywność, woda i wszystko, co niezbędne do życia. Jeśli pomnożymy to przez załogę składającą się z 4 do 6 astronautów, dla wyprawy na Marsa trwającej 2 lub 2,5 roku, okaże się, że trzeba by zabrać ponad 10 ton zapasów i sprzętu, by mieć pewność, że niczego nie zabraknie. To jest ogromny ciężar. Nawet korzystając z największych obecnie rakiet, nie bylibyśmy w stanie wynieść takiej masy poza Ziemię. Jednym z głównych ograniczeń w planowaniu podróży kosmicznych jest ciężar. I właśnie to próbuje rozwiązać projekt Melissa. Od 25 lat w 11 krajach realizowany jest program, który ma umożliwić przezwyciężenie tego poważnego problemu. Nazywa się Melissa, co jest skrótem od Microecological Life Support System Alternative. Jego celem jest recykling odpadów i ścieków, tak by umożliwić astronautom samowystarczalność w przestrzeni kosmicznej. W Barcelonie działa największe laboratorium programu Melissa, realizujące projekt pilotażowy. Przez odkażającą śluzę powietrzną można dostać się do serca Melissy. Zamkniętej przestrzeni, w której panuje środowisko takie jak w promie kosmicznym. Liczne rury, zbiorniki, zawory i przewody służą do uzdatniania wody ze ścieków pochodzących od załogi. Oto załoga. Trzy szczury, które od kilku miesięcy przebywają w komorze. Stworzyliśmy Ziemię w miniaturze. Jest to uproszczona kopia naszego ekosystemu. Staramy się odtworzyć warunki panujące na Ziemi. Duży zbiornik tlenu, źródło pokarmu roślinnego i woda w dostatecznej ilości. Nie twierdzimy, że udało się odtworzyć ekosystem, ale jest on na tyle zbliżony, by umożliwić lot na Marsa. Melissa obejmuje kilka przedziałów połączonych w układzie zamkniętym. Pierwszy jest przedział dla załogi. To są nasi astronauci. Dzień i noc, ich mocz, odchody oraz to, co wydychają, zasila kolejny moduł, przedział alg. Ta zielonkawa ciecz krążąca w fotobioreaktorze to nic innego jak paliwo Melissy, czyli spirulina. Mikroalgi, żywiąc się organicznymi odpadami szczurów, wytwarzają energię oraz tlen w procesie fotosyntezy, filtrując ścieki załogi. Przefiltrowana woda zasila przedział roślin i umożliwia wzrost warzyw. Dzięki zjawisku transpiracji rośliny produkują wodę czystą i zdatną do picia przez załogę gryzoni. Zasilając układ swoimi odchodami i odpadami, mali astronauci mogą wdychać tlen generowany przez spirulinę, która z kolei jest suplementem odżywczym. Gryzonie mogą jeść warzywa oraz pić wodę przefiltrowaną i oczyszczoną. W
W projekcie pilotażowym żyją 3 samowystarczalne szczury. Człowiek spożywa 40 razy więcej od szczura. Długa droga przed nami, zanim osiągniemy pełną autonomię. Tymczasem Melissa sprawdziła się już na Ziemi. Europejska Agencja Kosmiczna ESA zainstalowała system Melissa na Antarktydzie. Warunki życia na stacji w jednym z najbardziej nieprzyjaznych miejsc na naszej planecie są zbliżone do tego, co występuje na stacji kosmicznej. Zimą temperatura spada do minus 80 stopni Celsjusza. Mieszkańcy stacji przez 6 miesięcy żyją w ciemności, w całkowitej izolacji. Dzięki systemowi uzdatniania ścieków 25 mieszkańcom stacji udało się zachować całkowitą autonomię w zakresie wody i to przez 10 lat. W ten sposób nie zużywają cennej energii na topienie lodu w celu uzyskania wody pitnej. Równocześnie przygotowujemy działania na ISS. Testujemy różne miniaturowe moduły Melissy, by udowodnić, że spirulina może działać na większą skalę. Kiedy uda nam się połączyć wszystkie moduły, osiągniemy nasz cel. Na pokładzie ISS astronauci nie zaspokajają swoich potrzeb systemem Melissa, ale już teraz potrafią zamienić swój mocz w wodę pitną. Kolejne załogi doskonalą swoje umiejętności w zakresie utylizacji. Tutaj znajdują się toalety stacji. Zainstalujemy nowe, takie jak te, które będą używane podczas wypraw. Ulepszyliśmy przewody i rury. Wszystko to służy do uzdatniania wody na pokładzie stacji kosmicznej. Dzięki skomplikowanemu sprzętowi utylizujemy 95% wody. To również nowość. Uzyskana woda spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest smaczna. Na pokładzie ISS zamieniamy wczorajszą kawę w tę jutrzejszą. W oczekiwaniu na zatwierdzenie w pełni autonomicznego systemu recyklingu trwają badania nad innymi możliwościami. Pomysł jest prosty: zużywać mniej wody, a nawet nie zużywać jej wcale. Jak? Dzięki hibernacji. Nie posiadamy takiej zdolności, ale agencje kosmiczne żywo się nią interesują. Widzą w niej rozwiązanie pozwalające podróżować dalej i dłużej bez jedzenia i wody, cały czas śpiąc. Badacze chcą rozwikłać tajemnicę długotrwałego snu i być może pewnego dnia wyposażyć człowieka w tę umiejętność. W tym celu udali się do szwedzkich lasów w poszukiwaniu zwierzęcia zdolnego do hibernacji, czyli niedźwiedzia. Hibernacja niedźwiedzia jest zjawiskiem niezwykłym. Zwierzęta te spędzają pół roku w gawrze, nie jedząc, nie ruszając się i nie pijąc. Wyobraźmy sobie, że astronauci hibernują podczas podróży kosmicznej. Dziś to zakrawa na science fiction, ale nie trudno założyć odtworzenie pewnych aspektów hibernacji. Spowolnienie metabolizmu i obniżenie ciepłoty ciała, by astronauci mogli podróżować dalej i dłużej, nie doświadczając obecnych problemów. Piąta 30 rano, minus 25 stopni.
Zespół naukowców i ekspertów, składający się ze strażników, biologów oraz weterynarzy, opuszcza bazę w poszukiwaniu niedźwiedzi brunatnych. Niełatwo je znaleźć i schwytać na tej ogromnej, zamarzniętej przestrzeni. Nie wiemy, czy powiedzie się naukowcom, którzy przybyli tu, by pogłębić badania związane z kosmosem. Nazywam się Fabrice Bertil, badam fizjologię w ekstremalnych warunkach, w szczególności hibernację skandynawskich niedźwiedzi brunatnych. We współpracy z CNES próbujemy ustalić, jak wywołać hibernację astronautów. Niedźwiedź jest idealnym wzorcem. Niełatwo podejść te zwierzęta. Mamy szczęście, bo współdziałamy z doświadczonymi zespołami, które mają na koncie tysiące schwytań. Pracujemy z najlepszymi i badamy dzikie zwierzę w naturalnym środowisku, aby dowiedzieć się wszystkiego o jego życiu i biologii. Zespołem kieruje szef David Alchvist. Jesteśmy przy pierwszym niedźwiedziu. Jeszcze 200 metrów. Jest za tym wzgórzem. Zostawimy skutery i ruszymy pieszo. W zeszłym roku grupa wyposażyła kilka niedźwiedzi w obroże z nadajnikami. Jeden z sygnałów jest coraz silniejszy. Gawry są dobrze ukryte. Gdyby zwierzęta nie miały nadajników, które podają ich położenie, znalezienie jamy niedźwiedzia byłoby prawie niemożliwe. Sygnały radiowe wysyłane przez obroże są analizowane przez niemiecką biolożkę, która pracuje z niedźwiedziami od 15 lat. Nazywam się Andrea Friebe. Nie wiemy dokładnie, gdzie znajduje się jama. Musimy zbliżyć się do niedźwiedzia i namierzyć, gdzie przebywa. Te zwierzęta nie hibernują bardzo głęboko. Po drugiej stronie garbu sygnał jest silniejszy niż tutaj. To powód, dla którego zachowujemy się cicho. Kiedy człowiek zbliża się do jamy, niedźwiedzie szybko się budzą i uciekają z gawry. Musimy szybko pokonać ostatnie metry, podbiec i zasłonić otwór metalową siatką, aby niedźwiedź nie mógł wybiec. Zespół dzieli się na dwie grupy, aby okrążyć teren, gdzie znajduje się gawra. Niedźwiedź już się obudził. W każdej chwili może zniszczyć ściany jamy, uciec lub stać się agresywny wobec ludzi, którzy zakłócają jego sen. Strażnicy odkopują wejście, by weterynarz mógł oddać strzał ze środkiem uspokajającym. Chcemy go jak najszybciej uśpić i działamy tak szybko, jak się da. Może wystarczy. Zobaczymy, czy uda nam się go trafić. Hase, wystarczy. Widzisz niedźwiedzia? Tak. Oddasz strzał? Udało się? Tak. Przez 3 miesiące ten niedźwiedź nic nie jadł i nie wypił ani jednej kropli wody. Nie oddawał moczu ani stolca. Bicie serca spadło z 50 do 10 uderzeń na minutę, mózg był uśpiony, temperatura ciała spadła, a metabolizm był spowolniony.
Śpi. Do dzieła. Pierwszy obiekt badań to 2-letni samiec o wadze do 40 kg. Zespół ma 30 minut na pobranie próbek do badań, zanim zwierzę obudzi się z narkozy. Fabrice Bertil stara się dowiedzieć, jak po 6 miesiącach całkowitej inercji podczas snu zimowego niedźwiedź odzyskuje pełną sprawność natychmiast po nadejściu wiosny. Agencje kosmiczne są tym bardzo zainteresowane. Zachodzi zbieżność między sytuacją, w której niedźwiedzie żyją bez jedzenia i bez poruszania się, a sytuacją astronauty w przestrzeni kosmicznej, gdzie przy braku grawitacji wiele mięśni nie jest używanych. Mięśnie astronauty ulegają atrofii, a niedźwiedzia ani trochę. Astronauci przebywają na ISS od 6 do 7 miesięcy, czyli tyle, ile trwa sen zimowy niedźwiedzia. A jednak konsekwencje dla ich organizmów są diametralnie różne. Gdy grawitacja jest obecna, mięśnie stale pracują, by utrzymać nas w pozycji siedzącej lub stojącej. W stanie nieważkości nie podejmują tego wysiłku. Astronauci nieuchronnie tracą masę mięśniową. Jestem Thomas Pesquet, astronauta z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przebywam na stacji kosmicznej od 6 miesięcy. Tutaj unosimy się przez cały dzień i jest wiele mięśni, których nie używamy. Przy tak długiej wyprawie musimy codziennie ćwiczyć 2,5 godziny. W przeciwnym razie po powrocie na Ziemię utrata mięśni i kości miałaby dramatyczne skutki. 2 czerwca 2017. Po 3 godzinach i 20 minutach schodzenia w atmosferę astronauta Thomas Pesquet i jego rosyjski partner Oleg Nowicki lądują na równinach Kazachstanu. Thomas Pesquet potrzebuje pomocy przy wstawaniu i poruszaniu się po powrocie z misji. To efekt utraty masy mięśniowej i pogorszenia stanu kości. Nie wiemy, jak przeciwdziałać temu, pomimo ścisłej diety narzuconej na stacjach kosmicznych oraz zalecanych ćwiczeń. Jak widać, nie jest to skuteczne. Cel naukowców jest dwojaki. Po pierwsze dowiedzieć się, czy można wywołać u ludzi stan podobny do hibernacji, który pozwoliłby podróżować bez jedzenia i picia. Po drugie, przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nieważkości na mięśnie astronautów. Wszystko dzięki badaniom niedźwiedzi. Możemy? Tak. Do dzieła. Najpierw pomiary? Proszę. Pobierzemy trochę tkanki tłuszczowej oraz wykonamy biopsję mięśnia. Znajduje się on tuż pod skórą uda i jest łatwo dostępny. Jest duży, więc bez problemu można pobrać kilka miligramów. Warunki zabiegu są takie, jakbyśmy byli w szpitalu. Proszę zacząć od tego. Etienne zapakuje próbkę i zamrozi, byśmy mogli ją zbadać we Francji. Etienne Lefebvre, naukowiec z Clermont-Ferrand. Pracuje z Fabricem nad odpornością u hibernujących niedźwiedzi.
Jest wiele zwierząt, które hibernują na różne sposoby. Ale niedźwiedź został wybrany jako model badawczy ze względu na jego fizjologiczną bliskość z człowiekiem. Niedźwiedź jest zbliżonej wielkości i wagi, ma te same potrzeby fizjologiczne. Serce jest podobne. Od innych zwierząt hibernujących odróżnia go to, że doświadcza niewielkiego spadku temperatury ciała. Wynosi ona 33 lub 34 stopnie, podczas gdy ciepłota niektórych zwierząt spada prawie do zera. Warto zastanowić się, jak człowiek mógłby funkcjonować przy temperaturze ciała 33 stopni. Taka temperatura jest realna, w odróżnieniu od zera. Dzięki podobieństwom między dwoma gatunkami naukowcy chcą ustalić molekuły uczestniczące w hibernacji niedźwiedzia i pewnego dnia przenieść je na ludzi. Staramy się poznać sekret ich krwi, aby znaleźć magiczną formułę. Dysponujemy wynikami, które pokazują, że niektóre ze zjawisk zachodzących zimą u niedźwiedzi można wywołać w ludzkich komórkach mięśniowych. Sprawiając, że rosną, ale hamując degradację białek w komórkach. Jest to istotne, bo oprócz wody mięśnie składają się głównie z białek. Jeśli chodzi o biologię kosmiczną i kwestie związane z astronautami, zakładamy, że na podstawie naszych odkryć można by opracować koktajl, który pomoże astronautom podróżować dłużej bez obecnych problemów. Z tego wniosek, że być może w lotach kosmicznych załogę będą stanowić hibernauci. Obniżenie temperatury ciała do stanu letargu. Sen zamiast konsumpcji. Czy hibernacja w kosmosie może być rozwiązaniem dla oszczędzania wody i żywności? Na razie jest to jeszcze fantastyka naukowa. A gdyby tak na tej podstawie puścić wodze fantazji, zatrzymać metabolizm, aby oszukać czas, zamrozić kosmicznych podróżników. Załoga potrzebowałaby znacznie mniej energii, ponieważ ich jedyną życiową potrzebą byłoby utrzymanie łańcucha zimna. Moglibyśmy przez dziesięciolecia, a nawet wieki, bez ograniczeń eksplorować wszechświat i docierać do odległych planet. Niewykluczone, że nie jest to tak bardzo odległe. Wiemy już, jak zamrażać embriony. Szpital Cochin w Paryżu jest jednym z największych na świecie ośrodków stosujących techniki wspomaganego rozrodu. Codziennie na oddziale profesora Wolfa dokonywane są liczne zapłodnienia in vitro. To nasza świątynia. Przepraszam. Tu przygotowywane jest nasienie. Są specjalne kabiny do pobierania spermy. Odzyskują je technicy, dokonując selekcji nasienia, które może zostać użyte. To jest strefa dla ginekologów. Są dwa pomieszczenia do pobierania nasienia. Przekazywanie następuje przez śluzę. Lucy pobiera pęcherzyki, które zawierają komórki jajowe. Komórka jajowa została odzyskana i odłożona. To jest strefa mikroiniekcji, gdzie pobieramy plemnik i wprowadzamy go bezpośrednio do komórki jajowej. Większość zarodków powstałych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego jest natychmiast przenoszona do jamy macicy matki, ale niektóre mogą zostać zatrzymane w ciekłym azocie. To właśnie ta delikatna operacja jest interesująca z punktu widzenia podróży kosmicznych.
Powodem, dla którego nie możemy zamrozić każdej komórki, wkładając ją po prostu do zamrażarki i wyjmując później, jest to, że woda zawarta wewnątrz komórek zamarza. Gdy zamarza, tworzą się kryształy, a w komórce zawierającej błonę komórkową, mitochondria itd., gdy powstaną w środku kryształy, błona zostaje rozerwana i komórka ulega zniszczeniu. Nie można w ten sposób zamrażać komórek. Opracowana przez nas technika składa się z dwóch etapów. Najpierw odwadniamy komórkę, co jest stosunkowo łatwe. Umieszczamy ją w środowisku hiperosmolarnym, usuwając wodę i zastępując ją krioprotektantami. Są to nietoksyczne związki, które wnikają do wnętrza komórki i nie tworzą kryształów podczas zamrażania. Chcąc odzyskać komórkę, postępujemy odwrotnie. Usuwamy krioprotektanty i nawadniamy komórkę. Bardzo skuteczne. W Port Royal przechowuje się 3,5 tysiąca zarodków. Wydaje się, że po zamrożeniu komórki, dopóki pozostaje ona w ciekłym azocie w temperaturze minus 200 stopni Celsjusza, nic się nie zmienia. Jeśli nawet, trwa to bardzo długo. Mieliśmy stażystkę, która była dzieckiem z zapłodnienia in vitro. Jako embrion spędziła zamrożona 7 lat w takim pojemniku. Psychologicznie musi to być trudne do przyswojenia. 7 lat w ciekłym azocie. Weszłam do pomieszczenia, w którym znajdują się zbiorniki. To stąd pochodzę? Jest ich pełno. W środku są takie słomki. Oto w tym byłam. Jest zimno i człowiek czuje się trochę przybity. Kiedy byłam mała, wyobrażałam sobie, że jest to mistyczna, piękna rzecz, w której jestem sama. Kiedy zdałam sobie sprawę, że byliśmy w słomkach, w plastikowych kubkach, w ciekłym azocie, było mniej magicznie. Wszystko jest zindustrializowane. Mawiam, że jestem zimna, bo mnie do końca nie rozmrozili. Nazwali mnie kapitanem Iglo. Kiedy mama powiedziała, że byłam zamrożona przez 7 lat, spojrzałam na nią z uśmiechem. A więc mam 17 lat, miałam 10. 10 plus 7 to 17. Super, byłam starsza niż myślałam. Wyobraźmy sobie, że zostałam zamrożona w przestrzeni kosmicznej. Dziwne. Myślę, że w ten sposób można by zakwestionować swoje pochodzenie, bo jeśli embrion znajduje się w kosmosie, to czy ojczystą planetą jest ta, na której ktoś został poczęty, czy ta, na której się urodził? Ciekawe, ojej, pochodzę z innej planety. Au secours, je viens pas de cette planète, quoi. Wyobraźmy sobie kolonię ludzi podróżującą przez kosmos w postaci embrionów. Zbiornik z tysiącami takich pasażerów byłby znacznie mniejszy niż załoga składająca się tylko z kilku dorosłych osób. Tymczasem jest jeszcze pewne ograniczenie w postaci wielkości zamrażanego organizmu. Im mniejszy organizm, tym łatwiej go zamrozić. Rozbudowany organizm, jak nasz, zawiera kolosalną liczbę komórek. Byłoby niezwykle trudno odwodnić je wszystkie w tym samym czasie i jednocześnie umieścić w nich krioprotektant. Po czym sprawić, że dana istota byłaby zdolna do życia po odwróceniu tego procesu. Problemem jest zniszczenie układu nerwowego, naczyniowego i innych.
Jest pewien organizm, któremu udało się tego dokonać. Bardzo mały, nawet gdy jest w pełni rozwinięty. Niesporczaki bywają nazywane wodnymi niedźwiadkami z uwagi na podobieństwo do nich. Niesporczak jest w stanie przeżyć w najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi. Jest tak odporny, że NASA postanowiła zbadać go w przestrzeni kosmicznej, aby sprawdzić jego możliwości przetrwania. Przez kilka miesięcy niesporczaki umieszczano na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przebywały w próżni, w mrozie, poddane promieniowaniu kosmicznemu i to bez wody. Niesporczaki dysponują tajną bronią, która pozwala im przetrwać te niedostatki. Potrafią opróżnić ciało z wody i pozostać w postaci zamrożonej, czekając na lepsze dni. Pod koniec eksperymentu na Ziemi wystarczyła jedna kropla wody, by ożywić całą grupę. Niedźwiadki wodne byłyby idealnymi kosmonautami. Dopóki nie nauczymy się ich naśladować, niezależnie od tego, jakie znajdziemy rozwiązanie dla przyszłych załogowych lotów kosmicznych, będziemy musieli zapewnić powrót astronautów na Ziemię. Dragon SpaceX potwierdza odłączenie. Trwa powrót na Ziemię. Najczęściej ten powrót następuje na morze. Dragon SpaceX, rozpoczyna się sekwencja zejścia z orbity. Kapsuła porusza się z prędkością 643 km na godzinę. Szybko zwalnia. Czekamy na odpięcie spadochronów. Dwadzieścia metrów do oceanu. Woda. Mamy wizualne potwierdzenie wpadnięcia do wody. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Paweł Straszewski. Rigging is complete. Approximately 5 minutes until capsule lift. Copy. Hoists Crew Dragon Endeavor out of the water. Onto that circular frame there you see at the base of the ship. That is the Dragon Nest.
dock on board, checking in with Tomas Biscay. There you go. Everybody flashing the crew to yes, I love it. Yes. Fist bumps, high fives for posterity.